Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w grze Orwell. Ostatnim razem, co się wydarzyło, to przeczytaliśmy o tym drugim bombardowaniu, jeśli przejść złe słowo, o tym ataku bombowym. Poza tym dowiedzieliśmy się paru rzeczy na temat pana Orwella, Goldfelsa, przepraszam, tak, Orwella, no jasne, już rybki. Dowiedzieliśmy się paru rzeczy, no i ogółem dużo pogadałem, w sensie głównie tam było moje gadanie i czytanie artykułów. Nie przepraszając, zobaczmy, kurczę, kusi mnie tak. Najpierw dobra, zobaczmy jego profil, bo tej... Coś, o właśnie, zobaczcie, trafiło nam się tutaj. Trafiliśmy do chyba Notable Alumni, mam nadzieję, że to nadal dobrze czytam. Being a luminary his profession, Abraham Goldfels, ok, już znamy jego imię i nazwisko, przepraszam, pełne. Abraham, it is well done. Gladly accepted the offer professorship in the fields of media ethics at Stelligan, from which he sadly retired in fall 2016. O, to on w 2016 już wyszedł. A no, może po tym, co się stało z FOD, tak? Może go bał się, że go z tym połączą, czy coś. Po prostu czuł, że zrobił już za dużo. Chyba, że tam byli jego studenci w to wszystko zaangażowani, tak? Did you notice the bombing locations seem to be closely connected to FOD? There could be a pattern emerging. FOD has held three demonstrations yet. There have been only two bombings, which might imply, well, it's definitely a slot in the dark, but we absolutely need to do everything we can to prevent another attack. Take a close look at the past of each member with FOD. Find out the locations of all demos they have held. Demos, tutaj w tym wypadku to jest demonstracja demo, tak samo mam demo, tak, czy Viva bodajże, tak to też nazywają. Nie, to nie jest nawiązanie do tego programu telewizyjnego, w sensie stacji telewizyjnej, tylko rzeczywiście jest Viva z demos, to są demonstracje po prostu i tutaj to może być demonstracji w kontekście demonstracji takiej jak tutaj, jakiejś przeciwko komuś albo coś. Natomiast może to być też demonstracja projektu, jak w moim wypadku. They have held that might yield a hint. Okej. Na razie pan spokojnie. Tutaj mamy znowu profesora Goldberga. Goldfelsa, przepraszam. Przecież mi ten Goldberg w głowie. Mamy drugie zdjęcie. Previously, Professor Goldfels has held a position as a journalist at Der Reporter. O, Der Reporter, czyli już wiemy skąd jest imigrantem, z Niemiec. One of the most renowned German daily newspapers. I wiemy teraz skąd piosenka. And was also a chairman of the Global Media Ethics Congress. Ważne informacje, to raczej będą prawdziwe informacje. In his works, Professor Goldfels never relents to emphasize the importance of privacy over public interest. Chairman of an ethical congress, just the average run-of-the-mill terrorist rate. Nieźle. Wow, that's a whole lot of information about this Goldfels. Yet only one other page could be indexed, tak? Yeah, it's very, very strange indeed. It could be indexed. Indexed, tak, bo to jest indeks od indeksu. Wybaczcie, że czasem się zastanawiam, czy słówko dobrze powiedziałem. I think the next course of action should be to look for the other people of this thought group, like the students he mentioned. Zobaczmy, na razie czytamy po kolei. I w ogóle ma już profesorat, tak? Jakby on nie jest doktorem, tylko ma już profesorat. Ja chyba powiedziałem źle w poprzednim odcinku, bo mówiłem, że może ktoś chce robić profesorat, to chodzi o doktorat. Przepraszam, to jest mój błąd. Znowu, czasami się zapędzę, jak mówię, więc no, za to mi wybaczcie. W ogóle wydaje mi się, że też tutaj na OBS-ie miałem ogólnie jedną kamerkę, jak sprawdziłem sobie nagranie, wszystko było w porządku, więc nie wiem. Może akurat przeminąłem ten fragment, nieważne, bo tak ja to dosłownie przeleciałem szybciutko. Publications of Significance, czyli takie najważniejsze publikacje. Privacy versus Public Interest. Where the Right to Know Ends. Essay 1995. To był essay, w ogóle ciekawe. W ogóle jestem ciekaw, czy rzeczywiście jest normalna osoba i została tutaj użyta w pewien sposób. Zakładam, że raczej nie, bo to było zbyt takie po prostu ryzykowne. ID, Ego and Selfie. An Analysis of Dangers in Overexpressive Self-Representation in Social Media Study 2012. Czyli studiował ID, czyli Identity, Ego, czyli prawdopodobnie ego po prostu i selfie, no to wiadomo czym jest selfie, tak? Analiza niebezpieczeństw w nadekspresywnej reprezentacji siebie, nadekspresywnym ukazywaniu siebie w social mediach. Tak myślę, że to można przeczytać w mediach społecznościowych ewentualnie, tak? Social media. Zobaczcie, staram się to w miarę przetłumaczyć na polski na szybko. O! The Gedankensinnt frei, the thoughts are free, a modern time declaration of independence towards mass surveillance, book 2014, czyli on napisał książkę The Gedankensinnt frei, która może ma ten sam tytuł co piosenka, tak? To jest ważne. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy, przepraszam. Już mi się słówko prawie wymknęło. Well, what do you say to that? He literally wrote the book. Dobra, zobaczmy, kto jeszcze jest. Buford Orlando. Dobra, może zobaczmy tutaj. Notable alumni. The legacy of a university is carried by its most remarkable alumni, some of which are honored on this page. On this page. Buford Orlando Buford. Chciałem przeczytać Orlando Bloom. Nie wiem dlaczego, przepraszam. Za bardzo mi się skojarzyło z aktorem. Bardzo go w ogóle lubiłem. W sensie, bardzo dobrze goś wyglądał. Orlando Buford, a Stelligan alumnus of the biotechnology course, is the founder and CEO of one of the highest grossing... Grossing? Highest grossing? Nie znam tego wyrażenia, highest growing znam, ale highest grossing? Gdzie gross to jest wzrost, tak? Dobra, zakładam, że najszybciej wznoszący się, najszybciej rosnący. Nie wiedziałem, że to się jeszcze tak pisze. To mnie tak trochę skonfudowało. Highest grossing online grocery trading companies. MKTO? Nie mam pojęcia. Catherine de la Croix. Już coś nam, wiecie, to mówi? Jak troszkę przystawka w mózgu. Ever since her early study years as student of criminal law, Catherine de la Croix has been a member of the party. In 2009, when the party had been elected as government, de la Croix was named head of the newly created Ministry of Security. No właśnie. Tutaj opis sam za siebie mówi. Joseph Langley. Kurde, czy oni wszyscy są z tego uniwersytetu? Dosłownie, wszyscy tam chyba chodzili. Ja pierdykam. Joseph Langley opened his own law office in the city of Bonton some years after his graduation from Stelligan in 1992. His law office is probably best known for having defended construction entrepreneur Albert Hendricks in what gained public attention as the Lion's share scandal. To jest chyba nawiązanie do jakiegoś innego prawnika, który też w bardzo ciężkiej sprawie, gdzie dowodów była po prostu masa, jakoś udało mu się wykaraskać jakiegoś gościa. To jest nawiązanie, tak mi się wydaje. A, jeszcze jest John McElroy? Chyba tak, McElroy. W sensie, myślę, że raczej będzie MC Kilroy, tak, czy coś tego typu. A to jest McElroy. Znaczy wtedy też by się tak podobnie chyba czytało. Nieważne, nie znam się aż tak bardzo na języku. To jest akurat amerykański, angielski, o czym mówiłem, więc może nie powinienem się wypowiadać tak bardzo. Having studied medical technology at Stelligan, Joanna McElroy now is the host of the eponymous, nie wiem co znaczy eponymous, będę musiał to sprawdzić, daily TV show 4 at McElroy's, in which she covers psychological family issues. Okej. Okej, czyli takie najważniejsze osoby, rzeczywiście takie honorowe osoby, honorowe persony tutaj. Dobrze, na razie moi drodzy, może przeczytajmy po kolei dalej tutaj co jest i potem dopiero pójdziemy do Listenera, bo Listener zazwyczaj pokazuje rzeczy, które są teraz, w tym momencie. Mamy headlines. Breaking news, first suspect in the connection with assault arrested. Tutaj mamy, tak tylko to jest nowe. Bonton, a couple of minutes ago, the Bonton Police Department reported an arrest in connection with the recent bombings in the capital has been made. A woman arrested in connection with recent attacks in Bonton. Police spokesman Jim Kaufman przepraszam, skojarzyło mi się po prostu. Informed the press about the progress of the investigation. Poto JPTNB. O, ciekawe, że to jest slash. Dlaczego to jest do dwóch tych osób? Nieważne. Bonton, a couple of minutes ago, the Bonton Police Department reported that an arrest in connection with the recent bombings in the capital has been made. A young woman has been brought into custody thanks to the investigation efforts of a special task force. Police spokeswoman Kaufman said. Spokesman, przepraszam, jest spokeswoman. Mi się pomyliło z poprzednim artykułem. How the woman is related to bomb attacks, Kaufman did not cover. However, it is rumored that the suspect is well known to authorities by the other incidents. JP. Oj, może to troszkę zniszczyć Cassandrę. No ale z drugiej strony się przyznała, więc ona i tak zostanie ukarana za tą poprzednią rzecz. No i co tutaj mam jeszcze? Isukal Attendee List? Co to jest? Isukal. Welcome the internal Stelligan University Class Attendee System. Attendee? Wiem, że attend to jest chodzić na wykłady, w sensie brać udział w wykładach, w sensie... O Jezus, zgubiłem słówko, takie jeszcze inne jedno po polsku. Chodzić na wykłady po prostu, attend, ale attendy system? System obecności? Może? Nie wiem. Pick a class by completing this three-step wizard below. Plus select a semester. Summer semester 2015. Welcome to the internal... Już czytaliśmy. Step 2. Please select a department. O Jezu, i to jest departamentu. I to do wszystkiego będziemy musieli sprawdzać, tak? Okej. O, dobra. Step 3. Please select a class. Wiecie co, będziemy po kolei lecieli, bo jakby... Mówię, coś może tu być ukryte ważnego. Class number... 90870, lecturer professor Dr. Reeves Joyce. W ogóle jest ciekawy profesor doktor. Nie wiedziałem, że czasem się tak zapisuje u nas, tylko jest profesor, albo raczej się chyba nie zapisuje u nas profesor doktor, chociaż nie wiem. Welcome to... dobra, to już wiem. Showing 10 attendance in class number blah blah. Semester... Pamela, wybaczcie, ale na razie tego nie będę czytał. Annotation, he requested a written certificate of attendance. O, to jest ciekawe. Grade D. Cóż, Grade D to jest taka najgorsza, to jest ledwo pass, taki tak zwany. Flowers Henrietta, Grade B, Griffin Daniel, Grade B, Kelly Marion, Grade C, Lake Marta, Grade B, Lange Lore, Grade C, Annotation Oral Exam. Nie, Lipki, nie, koniec głupich żartów. Rosario Ryan, Grade B, Annotation Bonus Credit Point, accounted due to writing an optional essay. Schmidt Hazel, Grade A, mój chłop. Znaczy ja też dostaję A tak naprawdę, w sensie u nas jest to first class, upper second class, lower second class. Potem jest... Chyba już potem jest pass, bo to jest tak, to jest first class, to jest 1-1 tak zwane, upper second class to jest 2-1, lower second class to jest 2-2, potem jest pass. Chyba i potem już jest niezdanie po prostu totalne, tak? Tak, jak dobrze pamiętam, tak? Czekajcie, dobrze mówię? Pass, to 4 oceny, tak? 2, 3, 4, 5, tak. Ja to zawsze liczę tak, że pass to jest jakby trójka w Polsce, wiecie, trójka? Nie, jakby to jest dwójka w takim polskim systemie. Trójka to jest ten upper second, czwórka to jest, przepraszam, lower second, czwórka to jest upper second i first class to jest piątka taka. Tak jakby według tego studenckiego takiego. Znaczy wiesz, no PS jakby w Polsce dwójka na studiach to jest niezdanie. Więc tutaj powiedzmy, że mamy troszkę większy ten zakres. O jedną ocenę. To był Hazel. Stelly, Isaac Norman, Great Seal, Wolf, Ivony. To jest w ogóle ciekawe imię Iwonie, to jak Iwon, tak? Grade A, annotation has failed exam one time before. Ciekawe, że dała radę zrobić ano, ale to może być też, że zakładam, że to jest kobieta. Zakładam, że to może być na przykład spowodowane jakimiś tam problemami własnymi, tak? Zobaczcie, rzeczywiście nam się podświetla, co już sprawdziliśmy, to jest całe szczęście. Tutaj mamy klasę 85983, tak tam, Dr. Ramos James, profesor Dr. Ramos James, Mark Guest, ciekawe. To jest Bennett Mark. Both Carl A, Flores Guard B, Flores Henrietta failed. O, widzicie, jest failed. Czyli jest A, B, C, D i fail. Tutaj oni mają jeszcze więcej. Wybaczcie, ale ja się nie znam, bo to jest problem amerykański system i niestety ja się na amerykańskim studenckim nie znam. Annotation not admitted to take exam due to too many missed sessions. Okej. Grade B, Grade A, Lopez Scott, Jim Samuel has requested to write thesis on the topics of this course. Okej, ciekawe. Leon's team, Grade B, Mayo, Katy, Grade C, Rosario Ryan, Grade C. He requested to write a thesis on the topic of this course. Okej. Instead Jacob, Grade C. Okej. Lecimy dalej. Przepraszam, tak, nam Milligan Eugene. Klasa na 77304. Teraz wracamy do Ramosa Jamesa, wybaczcie. Tam mamy 19 osób. Belly Bobby, Grade C, bonus credit points accounted due to writing an optional essay. Okej. Też dostałem, powiem wam, że z innego projektu dodatkowe punkty. Dzięki czemu tak naprawdę to jest jedyny projekt, z którego dostałem 100 punktów, w sensie 100%. Bo my tutaj mamy w procentach bardziej oceny. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda te oceny, to od 100 do 70% to jest first class, od 70 do 60 to jest upper second class, od 60 do 50 to jest lower second class i od 50 do 40 to jest pass po prostu. A poniżej 400 to jest no fail, tak? I tak, tutaj też jest niższy próg wejścia, to jest... Znaczy niższy próg wejścia, trzeba mieć mniej procent, żeby zdać. A powiem wam tak, zdać tutaj po prostu, zdać, żeby zdać, to naprawdę gówno wam da, przepraszam za wyrażenie, naprawdę gówno wam to da, sam pass. Co najmniej upper, lower second pass... Lower second class, przepraszam, jest jakąkolwiek formą, gdzie możecie coś dostać. Ja na przykład próbując aplikować o staż, na który się nie dostałem, pomimo tego, że mam same first class, praktycznie z każdego przedmiotu. Chyba tylko z jednego projektu miałem... Tylko z jednego przedmiotu, projektu miałem, przepraszam, miałem second lower class. To tylko dlatego, bo zostało mi bardzo dużo odjętych punktów za głupią rzecz, którą uważałem za mniej ważną od innej, ale na to się już nie będę rozwodził. Ogółem z każdego projektu mam niemal zawsze first class. A nawet jeśli nie mam, to zazwyczaj pozostałych gdzieś tam, wiecie, nadrabiam, tak? I dzięki temu mam first class ogółem. W pierwszym roku mi się zdarzyło, że miałem z jednego modułu, miałem 69%, i brakło mi procent do first class i miałem second upper class. I to dlatego, że nasz drugi projekt nie zadziałał, ja wtedy spałem po 2 godziny, pracowałem, zresztą jak wiecie, pewnie część z was wie, bo subskrybuje ten kanał i ogląda. No i po prostu nie dałem rady tego projektu zrobić lepiej, a i tak się na nim namęczyłem strasznie. Na przykład cała elektronika, którą ja zrobiłem, bo ja zrobiłem całą elektronikę, całe programowanie, poszło po prostu w cholerę, bo okazało się, że były dwie osoby na 7, które nic nie zrobiły, w sensie miały zadanie, nic nie zrobiły z tego zadania, a ich zadanie było dosyć ważne, ponieważ to było dla naszej maszyny była to cała ramka, całe to wszystko, co to trzymało, tak? A naszym zadaniem było potem obliczenie, na przykład stworzenie, znaczy kupienie odpowiednich silników, zrobienie elektroniki, wymodelowanie, w sensie na frezarkach różnego rodzaju, było wymodelowanie po prostu odpowiednich takich, jak macie linkę, na której się poruszacie, tak? To tych właśnie takich kółeczek, które tam są w środku, nie wiem, jak one się profesjonalnie nazywają. No i ogółem, bo ta maszynka miała się wspinać, miała zbierać jajko, miała podnosić jajko i wynosić. Moje zadanie było takie, że musiałem też stworzyć elektromagnes odpowiedni, musiałem znaleźć moc, czy moc tego magnesu, w sensie tutaj mówię o mocy takiej, bo to nie jest moc w watach, tylko to była takie bardziej moc na zasadzie, że jak dużo może unieść przy pomocy tego i jak będzie silne pole magnetyczne. Tam jeden chłopak zrobił nam taką pentagonalną jakby piłkę, w sensie właśnie pentagonalną, złożoną po prostu z 5 kątów, która była wydrukowana na drukarce 3D i w niej właśnie użyliśmy waty, włożyliśmy tam jajko i to miało właśnie działać. Tylko tak jak mówię, cała moja elektronika poszła w cholerę, bo się okazało, że silniki były za słabe i tutaj mogę się winić sam siebie, bo nie miałem wiedzy o silnikach na tyle dłużej i wybrałem silniki bez przekładni, co było błędem. W ogóle większość projektów padła na tym właśnie, że silniki im nie działały. Zobaczcie, się tak rozgaduję, ale no, mówię, jak się wchodzi w uniwersytet, to ja takie historie potem przekazuję. Silnik w większości padały, dlatego że mieliśmy limit chyba tam 30 funtów na ten projekt i resztę mogliśmy dokładać. My i tak dołożyliśmy po paręnaście chyba funtów od osoby, czy po parę funtów od osoby, żeby ten projekt skończyć, tak nie mieliśmy wystarczająco dużo rzeczy i tak dalej. No i to bolało, to naprawdę bolało. I naszym zdaniem, po pierwsze, powinien być temat silników opisany wcześniej, ponieważ na elektronice był on opisany w ostatnim wykładzie semestru, drugiego semestru. I po prostu nikt nie ma pojęcia o silnikach takiego. Jakbyśmy mieli tę wiedzę, moim zdaniem, którą dostaliśmy potem, pewnie byśmy byli w stanie to zrobić bez większego problemu. Ale to jest moja opinia. Tym bardziej, że cały system działał. Był co prawda na zasadzie timingu, chociaż nie, przepraszam, był na zasadzie, mieliśmy sensor wysokości, ale on nie był aż tak dobry, w sensie miał pewne ograniczenie i ogółem wyrzucał dziwne wartości, ale to pewnie przez lutowanie, nieważne, jakby to tak tylko w kontekście tego opisu. Dobrze, bo ja się znowu rozgadałem i a to mieliśmy czytać dalej. Brewer Pamela, w ogóle brewer to jest piwowar, piwowarka. British June, Great B Day, Lawrence, Great A, Franks, Irene C. Has requested to write a thesis on the topic, okay? Heinz, Kathleen, D. Jung, Stephanie, wydaje mi się, że się czyta jako Jung. B. Lisa D. Has failed exam one time before, okay? Kelly, Marian, Great A, Lake, Marfa, failed, and you know that about that some coś było. C. Overton, Austin, B. Park, Colin, failed, not admitted taking something about samo. Pervers Jack, Sellers Jacob, he requests to write the text on the top, okay? Chris Abel, Sheehan, paid no credit points account due to failed exam, okay. Shepard Mike A i Terrell Kim Guest. Terrell, nie wiem dlaczego kojarzy mi się to nazwisko. Są też numery studenckie, ja też mam swój P-number, tak zwany, w moim wypadku, na moim uniwersytecie. Powiem wam, że to się ciekawie czyta. W sensie, wbrew pozorom, to się całkiem ciekawie czyta. Bo może znajdziemy właśnie którąś z tych osób. Co jeszcze miałem powiedzieć? W ogóle u mnie chyba na uniwersytecie jest coś takiego, że jeśli się zdobyło wystarczająco dużo credit points na pierwszym roku, to można chyba coś zawalić w drugim roku. Jakiś jeden cały moduł, co jest głupie moim zdaniem, ale chyba można. Nie jestem pewien, bo ja nie mam w planach zawalić żadnego modułu. Choćbym nie wiem jak, to ja muszę zdobyć przynajmniej second upper class. Tak, second upper class to jest moje minimum. Jakbym dostał second lower class, to bym się chyba trochę załamał. Bo naprawdę, żeby dostać second lower class, trzeba być naprawdę debilem. Całym przeciągiem naprawdę trzeba być debilem, ale ludzie bardzo często tylko na to liczą. Mają w dupie w ogóle te studia. 90% osób, które znam, mają w dupie po prostu studia. Znam ludzi, bardzo wielu Polaków ma w dupie studia po prostu, którzy przyjeżdżają, żyją z kredytu studenckiego jednego, drugiego, a potem hulaj dusza piekła nie ma, tak? Masz nie będziesz komentował tego, bo komentarz na temat Polaków na studiach tutaj w ogóle Polaków w UK to jest temat, który jest okropny dla mnie. I to na zasadzie takiej, że po prostu ja do większości z tych osób zwyczajnie mam szacunku, zresztą jak i do wielu innych osób, nawet w Polsce, które znałem. I dlaczego akurat do tych osób? Dlatego, że to są jednak moi rodacy, którzy tworzą pewien stereotyp na temat Polaków, przez których ja na przykład mam duże problemy potem ze znalezieniem pracy czy coś. Jeśli chodzi na przykład o znajomość języka angielskiego, jestem po prostu... Znaczy, ja przepraszam, to będzie bardzo chamskie, bo wiem, że to jest też wina osób, które podlegają temu stereotypowi. No jak zatrudniasz 10. Polaka z kolei i on jest totalnym idiotą, ledwo potrafi się przedstawić, albo mówi do ciebie po polsku, no to halo. Tak, serio, są tutaj ludzie, którzy po 15 latach życia tutaj mówią po polsku do Anglików. Do swoich shift managerów, czy team liderów, czy jeszcze była inna rola tam, nie pamiętam teraz, nie mogę sobie przypomnieć, nieważne. Jakby, nieważne, po prostu przejdźmy dalej, bo ja się tutaj będę nieważne, nie mogę znaleźć słówka teraz na szybko. Bailey Brad, mogę nazwisko kojarzę akurat z mojego uniwersytetu. Grade C, tutaj dalej not admitted to exam. Burton Grady Guest, kolejny. No credit points account due to failed exam, okay. Has been late multiple times. Fajna adnotacja tutaj. No credit points account due to failed exam, due to many missed sessions, okay. Willard, blah blah, no credit points account due to failed exam, written certificate of attendance, okay. Ciekawe dlaczego, grade A. Has written written of topic of discourse, okay. Nic ważnego, oral exam, znowu. A dobra, to jest facet akurat, więc to chyba nie był taki żarcik, że oral exam. Przepraszam, że to było tak głupie, bo nie powinienem takich żartów rzucać. Let's press Dr. Platt Margarita, zobaczmy dalej. Registered for this class during running semester, okej, czyli zmieniła ta Vera Curtis, zmieniła sobie, jeśli dobrze rozumiem, zmieniła sobie po prostu kierunek w trakcie. Most credit points according to writing an optional essay, he requested a written certificate of attendance, he failed exam 2 times before. Czy twice before, ewentualnie możesz też napisać. Not admitted to about the missed sessions, registered to this class during running session, okej. Has been late multiple times, znowu. Uwielbiam to, ale szczerze mówiąc ja też mam... Jeśli byście spojrzeli na moją obecność na zajęciach, to oficjalnie zarejestrowana w systemie obecność będzie poniżej 50% czasem nawet. I mówię poważnie, ja po prostu się nie odbijam. Ja po prostu wchodzę, czasem sobie zrobię to swap the card, czyli przejadę sobie tą kartą po czytniku, ale czasem mam na przykład 3 czy 4 zajęcia w tej samej sali i ja po prostu po każdym musiałbym podchodzić do tego czytnika i to wrzucać. Dla mnie to nie ma sensu. No to po prostu nie ma sensu. Ja się czasem odbiję, czasem nie. I tak siedziałem, niejednokrotnie siedziałem po 40 godzin na uniwersytecie w tym roku. W sensie po 40 godzin w laboratoriach, nie mówiąc o zajęciach, tak? Więc jakby mnie nauczyciele po prostu, wiecie, przychodzili takie znaczy tak spojrzeli, znowu tutaj siedzi, tak? Już mieli mnie czasem dosyć niektórzy pewnie. Ale tak, bo ja bardzo się starałem nad moimi projektami. Zresztą ja jestem strasznie ambitny, jeśli chodzi o moje studia. Dobrze, idziemy dalej, bo tutaj nic więcej nie ma. Spence, Catherine, z tego co widzę, ej, has requested, bla bla, registered during semester, not admitted, bla bla, failed this topic, not admitted, nic ciekawego tutaj jeszcze nie ma, na razie. A idziemy dalej, tak jak mówię, może coś się stanie. Failed exam, too many stuff, bla bla, bla bla, that Margarita, znowu chyba ona? Twice, running semester, exam multiple times, admitted, blah blah. Exam. Kurczę, nie ma tutaj naprawdę nic ciekawego. Liczę na to, że naprawdę coś się znajdzie ciekawego, interesującego. Ale liczę, że będzie chociaż zasiągnięcie za to. Okej, będę identified exam, okej. To jest exam, a nie exam. To jest exam, powinienem czytać przez E bardziej. Przynajmniej jeśli chodzi o akcent, którego używa się tutaj u mnie. Dobra, wróćmy do poprzedniego. Dam sobie teraz law. A ty nie ma aż tak dużo. Patrzcie, ilu gestów. To jest Gloria Carr, Jerry Raymond Daniel. Jezus! Have, nie mam pojęcia. To jest, nie wiem jak to nazwisko czytać. Adele Joseph, Kayla Logan. Zobaczcie tu gestów. Kurde, jeszcze jeden. Rosie Roland. Znaczy Rosie Roland, czyli to jest imię, a to jest nazwisko, okej. Znaczy nie, tutaj jest imię. To jest Roland Rosie. Albo Roland, no w sumie też, prawda, mógł być ten, mógł być, przecież mamy na przykład tę przypowieść o Rolandzie. O kurde, no ale powiem wam, ilu gestów tutaj jest, wow. Prawda. Ciekawe dlaczego aż tylu. Mayors Wanda. Czy to jest coś ciekawego? Niespecjalnie, szczerze mówiąc. Nic sensownego nie widzę, więc jedziemy dalej. To chyba to może trochę potrwać. Znowu guest. Właśnie, może dzięki temu, że jeśli trafimy do roku już 2017 tutaj, czyli do tego wydarzenia, będziemy mogli wiedzieć, kto był na sali wtedy, gdy to wybuchło. Znaczy, nie wiem, czy to nie było już po wszystkim. Więc ja po prostu, jeśli coś fajnego znajdę, to wam dam znać. W sensie po prostu do was wrócę, więc tutaj małe cięcie zwyczajnie zrobimy. Moi drodzy, nareszcie trafiłem na jakąś pierwszą klasę pana Goldbersa, profesora Goldbersa. Zobaczcie, bo on ma tylko profesor, nie ma profesor doktor tutaj. To jest ciekawe. Jest Carrington Juliet, number grade A, annotation master, desk, Rosentech, 10, commandments, pillars of success or just PR trickery, registered at this course. Okej. To jest ciekawe. Jest Harrison O'Donnell. We have seen this name before, haven't we? Right, she was a friend of Miss Watergate. Now it also appears that she was a student of Abraham Goldfels. I think that's enough to warrant a report. Give me a few minutes. All right, we have an authorization to investigate Miss Carrington. Okej. Na razie się nią nie zajmujemy. Na razie tutaj mamy O'Donnell Harrison. To jest właśnie chyba ten punk, jak mi się wydaje. I on był, zauważcie, że gestem tylko i wyłącznie. Nie był studentem, tylko gościem. Harrison O'Donnell, yes, we've seen that name connected to Miss Watergate. I will report this right away. We've been authorized to consider Harrison O'Donnell a target person. Now there is some more work for you. Congrats. Dzięki. Harrison and Juliet, those must be Abraham Goldfels students within FOD. Well done. Prawdopodobnie. Aczkolwiek jeszcze nie chcę tutaj skończyć na tym, ponieważ, znaczy jakby odcinek już się chyli ku końcowi oczywiście, aczkolwiek jeszcze nie zrobiłem wszystkiego. Jeżeli jak widzicie, tutaj mam jeszcze trochę do przejrzenia. Jeśli na coś trafię, bo już teraz tak dosłownie przeklikuję się przez to, ze względu na to, że większość osób to jest dosłownie to samo napisane. W kółko jest to samo, nie ma to nic ciekawego. Więc ja się przeklikam przez to, jeszcze mi zostały chyba 2 semestry co najmniej, więc ja się z wami zobaczę znowu za chwilkę. I zobaczymy, co wtedy dalej z tym wszystkim zrobimy. Jak się nie mylę, czekajcie, zobaczmy. Wydaje mi się, że teraz jestem na winter semester. Przepraszam, nie winter semester, jestem na same semester. Nie. Na winter semester muszę być. Nie, technology. Nie? Czy ja kliknąłem źle, czy coś? Może... Nie. Okej. That's weird. Delikatnie mówiąc, dobra. Zaglądam, że wydaje mi się, że byłem tutaj, więc ja to dokończę, sobie na spokojnie zrobię. I widzimy się, moi drodzy, znowu za momencie, jak już skończę to robić, chyba że trafi mi się akurat coś fajnego. Moi drodzy, nie odnalazłem już nic nowego, jeśli chodzi o tej osoby. W takim razie wydaje mi się, że po prostu polecimy dalej z tym wszystkim i no, zobaczmy sobie Juliet's timeline. Teraz rzućmy sobie to do Juliet Harrington. Przepraszam, Carrington, mój błąd. PR assistant at Rosentech. To jest ciekawe, bo pamiętajcie, że ten Rosentech to jest ta firma działająca z security i tak dalej. February 1992. W ogóle ładne włosy. Lubię akurat taki pomiędzy magentą a taką czerwienią. Farview. Okej, place of residence. Interest, guitar, singing, book, board games. To jest rzeczywiście ważne. Że to jest personality, więc może ważne, tak? A patrzcie, z kim tu była. Cassandra Watergate posted on March 4, 2017 at 11:20. Tak, 11:20 AM. Hey, you actually can dance and I got proof now. 11:20 to jest akurat rano, ale jeśli na przykład byłoby napisane 12 albo 12:10 AM, to byłoby 10:20 po północy. To jest taka ciekawostka. Miałem to na przykład na egzaminie do pracy jednym. W sensie tak, na pracy do magazynu są egzaminy, musicie umieć liczyć, wow. Musicie umieć podstawę angielskiego, wow. I musicie znać podstawy BHP, wow. Znaczy to jest health and safety, ale nieważne. Ah, is it really me? I gotta be careful around you, apparently. Great photo though. Who took it? Nice try, Jules. A magician never reveals her tricks. Anyway, thanks for a great time, Cassie. I must admit it felt kinda good to go out for once. Not that I plan on doing that again anytime soon. Adam Dunbar, tego gościa jeszcze nie znam. What? Every time I ask you out, you're so goddammit busy and then you fall for freaking muffins. If I ever had known that before. Sorry Adam, maybe you need to spy on me some more. Nie mam pojęcia. Nie, jakby ja to nie komentuję, co się to dzieje, bo nie znam ich relacji. I'm bored to death tonight and definitely need someone to come along. Here, Julesy, I got something for you. A, do to chodzi z tymi baczkami, okej. Okay. Oh no, my one weakness. Exposed for everyone to see. Okay, tell me, what must I do to get one of these? I'm prepared for the worst. Just go out with me and explore Bonton's famous nightlife, will you? Blink big eyes. That girl next door. You got a message, Cassie. I need this recipe for my mom. Aha, okej, chodzi o recipe na babeczki, w sensie przepis na babeczki. Yep. You know I'm not so keen on going out late night, plus I don't dance. Eva, care to spare me, please? But it's okay, I fully understand you. I think I will then spend the evening in bed, watch movies and eat hell of a lot of muffins. Out of frustration. Alright, you win. I'll be there in half an hour. That torture and cruelty by my friend. Now, where is Amnesty International when you actually need them? Tego nie wrzucam, bo to jest... engage with torture, widzicie? Tutaj jest coś takiego. Moim zdaniem to nie jest ważna rzecz. To z disable sobie wrzucę. Uważam, że tego akurat nie powinniśmy wrzucać, bo to jest po prostu bez sensu. W sensie to jest przenośnie tak z tym cruelty i tak dalej. Easter Carrington, o proszę bardzo, mama. Happy birthday, honey. So good to have you back. To mark the occasion, we decided to update your profile on family page. I hope you like it. Carrington Family TNA, welcome to our website. A man walks into a bar and meets the girl of his dreams. Then they marry, settle down and have 4 daughters. We are Carringtons. Yeah, happy birthday from me as well. Have a good one. A, bo to jest Amanda Hines. Okej, myślę, że to ona sobie sama napisała takie, co miałem przez chwilę. Nobody took notice, nobody cares, nobody. What did Harry do this time? Jeez, as much as I like him, you really need to ditch him. Maybe people would care if you would be, I don't know, less enigmatic? Jezus, tego jest sporo. Dobra, potem jeszcze przejdziemy na ich stronę i na tym zakończymy, myślę. Only 1 week left until I have to enter my phases at Abraham's calls, and then it's goodbye, Stelligan. I'm a bit scared of the huge gaping hole this is going to leave behind. Można też, zresztą, można było tutaj wrzucić, że ona już jest graduated, tak? Według tego, bo to jest September 19, 2016. Oh girl, you're gonna manage. I know it's scary though. I know it's a scary thought. Kurde, przepraszam. I know it's a scary thought at first, but we'll stay in touch no matter what. Hear me? Thank you, Amanda. I feel much better already. We definitely keep in touch. This drives me out straight mad. Even though Cassandra and I just got to know each other at the protest at Freedom Plaza, she stood up for me regardless. This woman is a heroine, not a terrorist. Go, Cassie. Okej, to ja mam ważną informację, uważam, że to jest akurat dosyć ciekawe, że ona stanęła w jej obronie, a to jest zresztą ta, którą pisała w tym listenerze. Znaczy na behavior this one, blah blah. Okej. If one pieces of the government, one must expect them to respond accordingly. Action causes reaction, that's simple mindedness. Roll eyes. Also, this doesn't sound like the Juliet I know. You wouldn't even accept the duty of being the class representative when you were appointed. How come you care so much about politics now? Nie, ona nie była zaangażowana w politykę, to jest ciekawe. I'm not surprised you... First Miss Watergate and now her. Is there some sort of brainwashing going on? Może to właśnie nie FOD robi brainwashing, tylko my. I nieważne, dobra. A może rzeczywiście to FOD robi brainwashing, tak? Kto wie. To jest w ogóle Rick Denton, tego gościa też jeszcze nie znamy. I'm not surprised you stand up for your beliefs underneath you're a strong one. But activism, attending demonstrations, is that still you? Sometimes people change their minds, sometimes other people help to get the right mindset, find out what you truly care about. This is about our freedom and I know what it feels like not to be free. What would you want me to do instead? Sit at home? Being indifferent? Indifferent? No, I just see no use in occupying public plazas and throwing stones at poor men and women. This is a democracy, we have petitions for that. Harrison O'Donnell, I'm so proud of that you are capable of using the essential tools of any good slacktivist. Hell, I would like to post a really slow clapping sound, but timelines doesn't allow it, so just friggin' imagine it if you can. Harry, well, I really appreciate that you've got my back in everything. I don't really think you need to intervene here. This is a Rick and Juliet only thing. Thank you. To jest Romeo i Julia, tak? Romeo and Juliet to jest nawiązanie prawdopodobnie do książki, tego co mi się wydaje. Czy się z kimś tutaj zgadzam? I tak i nie. A może nie będę wypowiadał. Czy my to czytaliśmy już? Słuchajcie. Tak, czytaliśmy to już, bo tutaj widzę, że coś zaznaczone. Tak, to już czytaliśmy na pewno, to jest jeden z pierwszych artykułów. A jeszcze mamy, moi drodzy, tak jak powiedziałem, Carrington Family. I tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, ponieważ ten odcinek ma u mnie 50 minut, czy u was koło 40, tak mi się wydaje, albo troszkę mniej może. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, lajka, dajcie też lajka, tak, 2 razy. Wpadnijcie do Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. Do zobaczenia i na razie.